drugiej 22. Ruch powrócił do normy. Przed eksplozjami doszło do rozstrzelaniny. Ogień otworzyli zarówno sami napastnicy, jak i policjanci, którzy próbowali ich unieszkodliwić. Jeden ze świadków twierdzi, że policjant rzucił się na zamachowca. Ten kilka sekund później wysadził się w powietrze. Wczorajszy zamach ostro potępiły władze Turcji. Turecki prezydent Recep Erdoğan powiedział, że ten atak powinien stać się punktem zwrotnym w walce z ugrupowaniami terrorystycznymi. Prezydent podkreślił też, że fakt, że doszło do niego w czasie trwania Ramadanu, czyli świętego miesiąca muzułmanów, to jest ten dowód na to, że musi tak się stać. Zamach spotkał się z ostrą reakcją społeczności międzynarodowej. Dziś linie lotnicze Turkish Airlines wznowiły loty po ataku. Szanowni Państwo, przekaz na żywo z Brukseli. Konsekwencje referendum w Wielkiej Brytanii to główny temat szczytu Unii Europejskiej, który trwa właśnie w tym mieście dziś drugi dzień. Wczoraj wszystkie oczy były zwrócone głównie na premiera Wielkiej Brytanii.